Rozszczepienie atomu zmieniło wszystko, z wyjątkiem naszego myślenia. W ten sposób dryfujemy w kierunku katastrofy. Jeżeli ludzkość ma przetrwać, będziemy zasadniczo potrzebowali nowego sposobu myślenia. Albert Einstein. Cześć! Dziś wielki dzień i powiem Wam absolutnie szczerze, że czuję dużą odpowiedzialność za ten materiał, ponieważ dotyczy terapii i substancji, które w niedalekiej przyszłości mogą pomóc wielu ludziom. W niedalekiej przeszłości pomogły mi, ale obecnie pozostają w naszym kraju i w większości państw nielegalne. Po co więc zaprzątać sobie tym głowę, zapytasz, młody podróżniku? Ponieważ tylko świadomi obywatele mogą coś zmienić. Wiedza jest jak kij, którym można podważyć głaz przyzwyczajeń i stworzyć lawinę zmian. A czas jest dobry, ponieważ na świecie rośnie świadomość dotycząca naszego dzisiejszego tematu. Opowiem Wam o terapii z użyciem psychodelików. Nie będę też cenzurował tego słowa, ponieważ wydaje mi się, że poważne tematy i rozmowy wymagają mówienia wprost i nazywania rzeczy po imieniu. Z tego powodu muszę też od razu Was ostrzec, że za posiadanie wymienionych dziś substancji grozi w Polsce kara pozbawienia wolności do lat 3. I nikogo nie namawiam do łamania prawa i zażywania ich zarówno w celach terapeutycznych, jak i rekreacyjnych. O czym musisz pamiętać, zwłaszcza jeżeli pracujesz w policji albo jesteś prokuratorem. Do prawa i perspektyw jego zmiany jeszcze dzisiaj wrócimy. Poznamy wyzwania, które stoją przed wprowadzeniem tej terapii na masową skalę, sytuacje, w których może komuś pomóc i przede wszystkim, jak w ogóle psylocybina, czyli aktywny składnik grzybów halucynogennych, działa na nasz mózg. Chciałbym zacząć od przekazania dużego szacunku firmie Health Labs Care za odwagę wejścia we współpracę przy tym odcinku. Wiecie, temat wciąż jest kontrowersyjny, ale tylko z przyczyn politycznych i braków w wiedzy. Hasło Health Labs brzmi: cudów nie ma, jest nauka. Od dawna korzystam z ich produktów, które pomagają mi zachować równowagę i spokój w tych szalonych czasach. Mam też dla Was konkretną zniżkę, ale nie wszystko naraz. Niektórzy widzowie, zwłaszcza pracujący wiadomo gdzie, mogą dojść do wniosku, że ten materiał jest reklamą psychodelików. Nic bardziej mylnego, ale to świetny moment na zbudowanie pewnego kontekstu. Po pierwsze, używki nie potrzebują reklam. Świetnie same sobie radzą od jakichś 10 tysięcy lat. Nawet ich surowe zakazy nie przynoszą dużych efektów, czego świetnym przykładem jest eksperyment zwany wojną z narkotykami, przeprowadzany na całym świecie od jakichś 50 lat. Rzućmy szybko okiem na efekty tej operacji. Wzrost konsumpcji substancji, którym wypowiedziano wojnę. Śmierci setek tysięcy ludzi w samym Meksyku w ciągu ostatnich 17 lat między 60 a nawet 400 tysiącami ludzi. Na Filipinach przez ostatnie 7 lat około 12 tysięcy. Wzrost liczby przedawkowań, pojawienie się na rynku coraz silniejszych substancji, które łatwiej przemycać. Zamknięcie w więzieniach milionów ludzi, w samych Stanach Zjednoczonych ponad 500 000 osadzonych. Stygmatyzacja osób uzależnionych i na deser drobny bilion, czyli milion milionów dolarów wydane tylko przez rząd USA. Reklamowanie używek prowadzi do konsolidacji rynku, czyli powstania olbrzymich korporacji mających gigantyczną moc lobbyingową, czyli wpływ na prawo i polityków, nie wspominając już nawet o możliwości stworzenia karteli. Poza tym reklamy prowadzą do nieplanowanej konsumpcji, utrudniają wychodzenie z nałogu i niepotrzebnie lukrują wizerunek używek, które i tak doskonale sobie poradzą. Producenci powinni rywalizować jakością produktu, jak to jest na przykład na rynku win czy szampanów, ewentualnie wspierać kulturę czy sport poprzez partnerstwo z festiwalami czy sponsoring drużyn, co jest pewnym kompromisem, ponieważ ich produkty łączą się z zabawą i świętowaniem. Poza tym używki nie mogą być tematem tabu, ponieważ wtedy stają się czymś nieznanym, zakazanym i przede wszystkim ciekawszym niż tym, czym są w rzeczywistości, czyli naszym nawykiem, słabością czy sposobem na radzenie sobie ze stresem. Dobrym przykładem są tutaj papierosy, które zaczynamy palić, by pokazać, że jesteśmy dorośli, fajni albo odważni. A tak naprawdę zwyczajnie ulegamy genialnie przeprowadzonej kampanii, która trwa nieprzerwanie od XIX wieku. Dlatego substancje uzależniające fizycznie nie powinny być reklamowane. I w tej sprawie polecam słuchać lekarzy, a nie producentów czy polityków. Po drugie, dziś będziemy rozmawiać tylko o psychodelikach klasycznych, konkretnie o grzybach halucynogennych, psilocybe cubensis, ponieważ ich najczęściej używa się w terapii. Niemniej proszę zapamiętać, że psychodeliki klasyczne, grzyby, LSD, meskalina czy DMT nie są uzależniające, ani fizycznie szkodliwe dla ludzi. Tutaj powtórzę, ponieważ wiem, że jest to wciąż dość egzotyczna wiedza, która musi przebić się przez 5 dekad propagandy. Psychodeliki
nie uzależniają fizycznie. Oczywiście, można używać ich w sposób nieodpowiedzialny, tak samo jak roweru, pizzy czy cynamonu. Pamiętajcie o znanym powiedzeniu, że lekarstwo od trucizny różni dawka. Niemniej, psychodeliki klasyczne same w sobie nie są szkodliwe. Zagrożenia fizyczne obejmują nudności, podwyższone ciśnienie, zaburzenia percepcji czasu, wzmożone uczucia i doznania sensoryczne, czyli halucynacje. Mentalnie największym ryzykiem jest bad trip, czyli panika podczas podróży. Zjawisko najczęściej wywołane błędem na którymś etapie zażywania substancji, złym nastawieniem, porą dnia lub łączeniem ją z innymi używkami. W skrócie, jest to intensywny strach, niepokój, wrażenie paranoi, które na szczęście mija i trzeba je po prostu przeczekać. W skrajnych, niezwykle rzadkich przypadkach takie doświadczenie lub długotrwałe zażywanie psychodelików może prowadzić do paranoi, zwłaszcza gdy ktoś z Twoich bliskich miał w życiu epizod z chorobą psychiczną. I tutaj jest istotne przeciwwskazanie, jeżeli masz wśród swoich krewnych przypadki schizofrenii lub choroby dwubiegunowej, psychodeliki najprawdopodobniej nie są dla Ciebie. Teraz przejdźmy przez listę udokumentowanych przypadków przedawkowania psychodelików. Tak, nie było takich przypadków. Czy to oznacza, że nikt nie umarł po zażyciu LSD? Nie. Ktoś mógł nawet w zeszłym tygodniu jechać pod jego wpływem na Segwayu i spaść z klifu. W zestawieniu stopnia zagrożenia wynikającego z używek, zarówno dla siebie, jak i dla otoczenia, psychodeliki zawsze lądują na ostatnich miejscach, ponieważ zwyczajnie nie są używkami i znalazły się w tej grupie z przyczyn politycznych. Jeżeli przyjdziemy z legwanem na wystawę kotów, to choćby to był bardzo ładny legwan, to nie wróżą powodzenia. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o historii tych substancji i nagonce na nie, możecie sprawdzić mój film pod tytułem Witaj w psychodelicznym renesansie lub Dlaczego narkotyki są nielegalne. A my, po tym przydługim, ale potrzebnym wstępie, możemy zaczynać. Od tego, że pozytywne działanie grzybów znamy już od dawna, choć ta wiedza była popularniejsza w medycynie wschodu. Mają potwierdzone działanie przeciwzapalne, ale jak się okazuje, dopiero w mózgu potrafią naprawdę pokazać, na co je stać. Na przykład taka soplówka jeżowata, która wygląda jak kot, któremu ktoś zapomniał dorysować oczu. Pomaga regenerować tak zwaną osłonkę mielinową, czyli warstwę chroniącą nasze eksony, czyli fragmenty neuronów, dzięki którym informacje w naszym mózgu płyną sprawnie i szybko. A ponieważ mózg przydaje mi się naprawdę często, suplementuję soplówkę i inne grzyby, które wspierają na przykład mój układ odpornościowy. Poza tym zimą obowiązkowo witamina D, magnez i B6. Polecam, zgarnijcie sobie teraz z Health Labs z moim kodem zniżki. Spośród wielu pytań, które pojawiły się na mojej karcie społeczności na wieść o tym odcinku, jednym z najważniejszych jest proste: po co? I dla kogo to jest terapia? Być może słyszeliście już, że żyjemy w czasach pogłębiającego się kryzysu zdrowia psychicznego. Widać to jak na dłoni w druzgocących statystykach prób samobójczych oraz zgonów z ich powodu. Warto zaznaczyć, że na jedną kobietę odbierającą sobie życie przypadało aż 5 mężczyzn. Przybywa również prób samobójczych wśród najmłodszych. W 2022 roku było ich 2,5 raza więcej niż w 2020. W tym samym 2022 roku na swoje życie targnęło się ponad 2000 osób przed 18 rokiem życia. Szacuje się, że w Polsce na depresję choruje 1,2 miliona osób. Dane NFZ wskazują, że świadczenia z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym depresji miało udzielone w 2021 roku 682 tysiące pacjentów. Refundowane leki przeciwdepresyjne stosowane w depresji, ale również w innych zaburzeniach psychicznych wykupiło w 2021 roku 1,5 miliona osób. I było to o 59% więcej niż w roku 2013. WHO prognozuje, że do 2030 depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Być może Ty również uczęszczasz na terapię albo przyjmujesz leki psychotropowe. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją już, że nie jest to kwestia miękkiego pokolenia płatków śniegu. Swoją drogą znalazłem o tym świetny cytat Johna Cleese'a, założyciela cyrku Monty Pythona. Myślę, że socjopaci używają tego terminu, próbując zdyskredytować pojęcie empatii. Fala depresji nie jest też zsynchronizowaną lekkością ręki w wypisywaniu diagnoz. Po prostu otaczająca nas rzeczywistość staje się dla wielu ludzi przytłaczająca, nie do zniesienia. W pogłębianiu się kryzysu z pewnością dużą rolę odgrywa presja sukcesu,
kult indywidualizmu, coraz mniej czasu spędzanego z rówieśnikami offline, konsumpcjonizm, zmiana modelu rodziny, kryzys wiary i bez wątpienia dominujący negatywny przekaz w mass mediach. W XXI wieku wielu ludzi zostało w pewnym sensie pozbawionych naturalnego wsparcia, jakie dawała nam rodzina, przyjaciele, wiara, lokalna społeczność, czy nawet satysfakcjonująca praca, która robi coś ważnego. Ponieważ wokół czyha na nas coraz więcej rozproszeń, a narzędzia, które miały nam pomóc w kontakcie, realnie przynoszą odwrotne skutki. Media społecznościowe, odpowiedzialne za chyba największy kryzys zdrowia psychicznego w historii, powstały, by zbliżyć ludzi i pomóc nam w kontakcie. Jednocześnie przez to, że obecnie 77%, czyli aż 30 milionów Polaków, spędza w internecie średnio 5,5 godziny dziennie, koncerny medialne mają olbrzymią ilość danych na temat naszego zachowania i tego, jak tworzyć przekaz, byśmy nie mogli się od niego oderwać. W kontekście zdrowia psychicznego nie powiedziałem jeszcze o uzależnieniach, ponieważ no znów jest to temat wielowątkowy. Co prawda liczba osób pijących wśród najmłodszych, najmłodszego pokolenia spada, a papierosy stopniowo wypierają mniej szkodliwe alternatywy. Ale obecnie powstaje coraz więcej usług i produktów zaprojektowanych, by nas uzależnić. Zaczynając oczywiście od naszych smartfonów, przez media społecznościowe, kuszące skokami dopaminy, gry mobilne wciągające mikropłatnościami, drogie limitowane ubrania, cukierkowe smaki wejpów, mystery boxy w grach komputerowych, a może sztuczna inteligencja pisząca za nas maile, wypracowania i prezentacje. Psychologia i psychiatria stają dzisiaj przed olbrzymim wyzwaniem, ponieważ badają najbardziej skomplikowany obiekt we wszechświecie, czyli nasz mózg, do którego niestety mają ograniczony dostęp. Właśnie w tym kontekście Stanisław Grof, czeski psychiatra, jeden z pionierów badań nad terapią psychodeliczną, powiedział, że psychodeliki są tym dla badań nad umysłem, czym mikroskop dla biologii i teleskop dla astronomii. Jak? Zajrzenie do naszego umysłu nigdy nie należało do łatwych zadań, ponieważ chronią go dwie poważne bariery. Czaszka i ego. Do dziś jedynymi możliwościami pokonania tych przeszkód była farmakologia oraz terapia, wyłączając krótką karierę lobotomii, która okazała się fatalnym pomysłem. Obecnie najpopularniejszą metodą farmakologii są leki SSRI, które regulują w naszym mózgu gospodarkę serotoninową. Serotonina, popularnie zwana hormonem szczęścia, jest neuroprzekaźnikiem, wpływającym i regulującym wiele procesów w naszych mózgach. Wpływa m.in. na stany emocjonalne, koncentrację, pamięć, uczucie sytości, wywiera korzystny wpływ na nasz nastrój, redukuje niepokój i lęk. Niestety, mimo wielu lat badań, nasza pewność co do tego, że to właśnie niedobór serotoniny powoduje depresję, nie tylko nie rośnie, ale wręcz spada. W ramach ciekawostki powiem Wam, że SSRI odkryto przez przypadek w latach 50., gdy grupa chemików szukała lekarstwa na gruźlicę, ale ich pacjenci zaczęli wychodzić z depresji. Od tamtej pory uważano, że depresja jest po prostu niedoborem hormonu szczęścia. Ale sytuacja wydaje się bardziej złożona i w środowisku naukowym trwa obecnie na ten temat gorąca debata. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ psylocybina, czyli aktywny składnik grzybów halucynogennych, z chemicznego punktu widzenia jest łudząco podobna do serotoniny i może łączyć się z jej receptorami w naszym mózgu. Ale w przeciwieństwie do tego, jak ilość serotoniny wzrasta, gdy robimy coś ekscytującego lub gdy zaczynamy brać leki, psylocybina działa szczególnie silnie na jedną grupę receptorów, nazwanych 2A. I uważa się, że ten receptor jest zaangażowany w uczenie się, pamięć i neurogenezę, czyli proces powstawania oraz różnicowania się nowych komórek tkanki nerwowej. Ale jego pełna rola nie jest jeszcze znana. Wiemy natomiast, że wiele z tych receptorów znajduje się w rejonie naszego mózgu, odpowiedzialnym za przetwarzanie bodźców wizualnych. To jest logiczne, biorąc pod uwagę, że jest on powiązany z uczeniem się i pamięcią. I to właśnie dlatego psylocybina powoduje halucynacje. I podczas sesji terapeutycznej mamy zamknięte oczy, ponieważ nie chcemy, by rozpraszały nas sygnały zewnętrzne. Nasza podróż prowadzi do środka. Ego. Jak już wiemy, dokładne określenie tego, co dzieje się wewnątrz naszego mózgu podczas tripu czy kiedykolwiek, nie jest rzeczą łatwą. Ale być może słyszeliście kiedyś o rozpuszczeniu ego, które naukowo opisuje się jako rozmycie zwykle dobrze określonego poczucia ja, które wiąże się z uczuciem jedności z innymi i środowiskiem. Zwyczajnie przestajemy być tak egoistyczni. I jak to określił kognitywista Paweł Orłowski z Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, obserwujemy wyższą pozytywną reaktywność emocjonalną,
emocjonalną i niższą negatywną reaktywność emocjonalną, słabszą zewnętrzną samoświadomość, czyli myślenie o sobie w kontekście publicznym, ale silniejszą wewnętrzną samoświadomość, czyli refleksję wewnętrzną. Nie martwimy się o to, co powiedzą inni, ale interesuje nas, co czują. I to właśnie jest idealny stan, by wrócić do ciężkich chwil w naszym życiu i nie szukać w nich zemsty, nie próbować wyprzeć czy przeinaczyć, tylko się z nimi pogodzić i dać im odejść w spokoju. Nie możemy zmienić przeszłości, ale możemy zmienić nasz stosunek do niej. Po zażyciu psychodelików nasz mózg przestaje działać modułowo w tym samym stopniu, w którym działa normalnie. Regiony, które ze sobą się nie komunikują, zaczynają rozmawiać i właśnie dlatego czasami mówi się, że ktoś słyszy kolory albo widzi dźwięki. Pod wpływem psychodelików następuje neuroplastyczność, czyli zdolność tkanki nerwowej do tworzenia nowych połączeń mających na celu ich reorganizację, adaptację, zmienność oraz samonaprawę, co wpływa na procesy uczenia się i pamięci. Depresja często wynika z powtarzających się negatywnych schematów myślenia, które uczymy się dostrzegać na przykład podczas terapii poznawczo-behawioralnej. Dzięki dobrze przeprowadzonemu procesowi psychodelicznemu oraz integracji później, możemy wyjść z nawyków myślowych, idąc za metaforą użytą przez Andy'ego Hubermana ze Stanford University. Psychodeliki są kijem, który podważa kamień w naszych głowach, by spowodować lawinę zmian. Ta końcówka moja. Ale musicie pamiętać, że to nie jest magiczny eliksir. Psychodeliki same nie tworzą zmiany, tylko ją inicjują. To prawda, że dobrze przeprowadzone doświadczenie psychodeliczne najprawdopodobniej będzie najważniejszym, a na pewno najbardziej niezwykłym wydarzeniem waszego życia, ale wśród terapeutów jest takie powiedzenie, że one nie dają ci tego, co chcesz, tylko to, czego potrzebujesz. Andrew Penn, na podstawie którego praktyki terapeutycznej napisałem ten odcinek, mówi, że najlepszą metaforą jest tutaj nie lek, który zażywasz, ale remont kuchni, którą musisz przeprowadzić. I nigdy do końca nie wiesz, co znajdziesz w swojej głowie, tak? Może czyha tam po prostu pojedyncze zwarcie, a może trzeba zmienić całą instalację. Cytując Andy'ego Hubermana, neurobiologa z Uniwersytetu Stanforda, badania kliniczne donoszą, że terapia z użyciem psychodelików osiąga lepsze wyniki, zarówno od terapii klasycznej, jak i leków SSRI. Obiecujące są też wyniki w leczeniu PTSD czy uzależnień, ale przed wprowadzeniem jej na masową skalę jest jeszcze sporo wyzwań. Dla kogo? Po pierwsze, naturalnie dla osób dorosłych. I dorosłych nie tylko w sensie prawnym, ale biologicznym. Takie jest przynajmniej zdanie Hubermana. Nasz mózg rozwija się do 25 roku życia. Oczywiście, tak jak wspominałem, te substancje nie mają na nas negatywnego wpływu, więc to nie jest tak, że mózg 19 czy nawet 21-latka przestanie się rozwijać, czy staną się w nim jakieś nieodwracalne zmiany. Po prostu osoby młodsze są często mniej odpowiedzialne i mogą podejmować dziwne decyzje, jakby mogą zlekceważyć niektóre dobre praktyki, podróży lub po prostu, nie wiem, przestraszyć się i spanikować, a to już jest tylko krok od bad tripa. Oczywiście, jak na razie, no to są tylko rozważania teoretyczne, ponieważ taką terapię przeprowadza się na razie naprawdę na niewielu osobach w niewielu ośrodkach. Ale podobno świetnie sprawdza się u ludzi chorych na raka, którzy wiedzą już, że umrą. Doświadczenie psychodeliczne pozwala im się uspokoić, pogodzić z losem i czerpać szczęście z ostatnich tygodni życia. I uważam to za mocny sygnał, ponieważ, no powiedzmy sobie szczerze, skoro jakby te doświadczenie tak działa w tak trudnych warunkach, no to myślę, że nasze problemy codzienne to jest dla nich po prostu pikuś. Wyzwania i perspektywy. Obecnie w coraz większej liczbie państw zachodnich trwa debata na temat legalizacji lub dekryminalizacji różnych substancji o działaniu psychodelicznym, od MDMA przez LSD po ketaminę, zarówno w celach leczniczych, jak i rekreacyjnych. W stanie Oregon w USA powstała już pierwsza oficjalna klinika terapii psychodelicznej, a w kilku innych stanach posiadanie grzybów jest zdekryminalizowane. W Polsce, jak już wiemy, prawo wciąż jest niezwykle restrykcyjne, ale cytując profesora Uniwersytetu Warszawskiego, niekoniecznie zgodne z nauką. We wrześniu zeszłego roku brałem udział w pierwszej w Polsce konferencji Nauka Psychodeliczna, zorganizowanej, uwaga, na Uniwersytecie Warszawskim. I powiem wam, że to jest niezwykłe uczucie, gdy z ust doktora Piotra Kładocznego z Wydziału Prawa i Administracji słyszy się słowa, że to, co jest napisane w ustawie, niekoniecznie jest zgodne z nauką. Otóż kwestie psychodelików reguluje ustawa z 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Narkomanię definiuje się jako stałe lub okresowe używanie w celach innych
innych niż medyczne, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich. No a wiemy już, że ani grzyby, ani LSD nie powodują uzależnienia. Co więcej, jak zauważa Maciej Lorenz, psychodeliki przypisano do grupy substancji psychotropowych P1 o niskim potencjale medycznym i wysokim potencjale uzależnień. Zatem na dwa kryteria spełniają zero. Co więcej, mają już udowodnione wyniki w terapii uzależnień. I jak wam kiedyś wspominałem, Bill W., założyciel Anonimowych Alkoholików, chciał włączyć doświadczenie psychodeliczne jako jeden z 12 kroków wyjścia z uzależnienia. Mam nadzieję, że rozumiecie już, w jak bardzo absurdalnej sytuacji się znajdujemy. Kiedy i dlaczego tak długo? Na dziś nie wiadomo zbyt wiele, jeżeli chodzi o perspektywy zmiany. I jak się domyślacie, na przykład polska scena polityczna jest mocno niegotowa na jakąkolwiek rzeczową dyskusję na ten temat. I serio, jakby wyobrażacie sobie jakichś naszych rządzących z książką "Czy psychodeliki uratują świat?" albo "Jak zmienić swój umysł?", które nawiasem polecam. Dlatego na razie to, co możemy zrobić, to edukacja siebie i innych. Oczywiście istnieje psychodeliczne podziemie, grupy na Facebooku, wyjazdy ajałaskowe, czy nawet niezależne jednostki prowadzące terapię na podstawie instrukcji zapisanych w zagranicznych książkach i badaniach lekarzy, którzy posiadają zgody na ich przeprowadzanie. Problemów z upowszechnieniem terapii psychodelicznej jest parę i to pewnie jest też powodem, przez które wprowadzenie jej idzie tak wolno, mimo że ma wyniki. Przede wszystkim bardzo trudno ją ustandardyzować. W nauce i medycynie najważniejsza jest powtarzalność. Ta sama tabletka ma działać tak samo dla każdego, do tego w każdym przypadku i miejscu. A tutaj, jakby przy tej substancji, bardzo wiele zależy od czynników zewnętrznych, od nastroju, przez otoczenie, po osobę towarzyszącą. Warunki laboratoryjne, w których zwykle przeprowadza się takie testy, są wręcz wykluczone. I jakby zaufajcie mi, szpital czy laboratorium to jest ostatnie miejsce, gdzie chcielibyście mieć fazę. Zabawnych trudności ciężko zorganizować grupę, jakby funkcjonalną grupę kontrolną dla takiego eksperymentu, bo od razu wiadomo, kto wziął grzyby, a kto nie. I jest nawet taki komiks, który się z tego śmieje. Poza tym sesja terapeutyczna jest dość długa. Musi być odpowiednio przeprowadzona, a pacjent przygotowany. I tu mam dla was niespodziankę, ponieważ pierwszy etap tego przygotowania, czyli wiedzę teoretyczną i jakby wprowadzenie się w temat, macie już za sobą. A jak się domyślacie, ten temat jest znacznie bardziej obszerny niż jakby jeden odcinek. I w kolejnym opowiem wam i pokażę wam dokładnie, jak wygląda przygotowanie, podróż i integracja. A jeżeli ktoś chciałby się podzielić swoim doświadczeniem z terapii lub po prostu doświadczeniem psychodelicznym, to napisz do mnie na rkmasny@gmail.com i może znajdziesz się w kolejnym bardzo ważnym odcinku, który będzie właśnie sesją terapeutyczną z użyciem psychodelików. A skoro jesteś już tak długo do końca, to napisz komentarz z soplówką jeżowatą.